Wyobraźmy sobie, że poszliśmy do sklepu ze sprzętem do odtwarzania muzyki. Jak byłem nastolatkiem, to biegałem do takich sklepów i oglądałem na wystawie gramofony, kolumny głośnikowe. Wtedy gramofony do płyt winylowych, teraz też wracają. Odtwarzacze płyt kompaktowych teraz. Wzmacniacze, tunery, wszystko mruga morzem światełek, wyświetlaczy. Wśród tych wyświetlaczy jest equalizer. On pokazuje, ile dźwięku jest dopuszczane z każdego z przedziałów częstotliwości, od najniższych do najwyższych. Najniższy dźwięk na gitarze basowej pięciostrunowej, ile ma herców? No, tylko 30 z hakiem, takie niskie dudnienie. Najwyższy skrajny klawisz na pełnej 8-oktawowej klawiaturze fortepianu 4400 Hz, tak? Plum, plum. I wyświetlacz equalizera wyświetla najwyższe wartości w danym momencie, w danym przedziale częstotliwości i tworzy się taka fala, która gdzieś tam się pięknie świeci. Fala najwyższych w danym momencie wartości. W podobny sposób nasze życie może być jak doskonale dostrojona muzyka. Ten obraz nam się przyda. Poznajemy dzisiaj kolejny fragment z Ewangelii Mateusza, jeden wers z Ewangelii Mateusza 5. Ten wers jest częścią większej całości, którą można nazwać receptą na szczęście. Jest to recepta podana przez samego Jezusa. Jezus tłumaczy, jak być szczęśliwym. I dzisiaj poznamy kolejne z tych zdań wypowiedzianych przez Jezusa. Przeczytajmy. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni, czyli szczęśliwi. Sposób na szczęście: trzeba pragnąć sprawiedliwości. Jak być szczęśliwym? Najpierw trzeba łaknąć, pragnąć sprawiedliwości. Trzeba być głodnym sprawiedliwości. I na pierwszy rzut oka może wydawać się nam, że mamy takie pragnienie, bo w różnych sytuacjach życiowych, gdy doświadczamy niesprawiedliwości, to pojawia się w nas takie pragnienie, żeby było sprawiedliwie. W szkole jesteśmy jakoś traktowani przez innych, nauczycieli, koleżanki, kolegów, w pracy, w małżeństwie, jak też powiedział Mateusz, w gronie rówieśników. No i pragniemy, by wszyscy nas naprawdę sprawiedliwie traktowali. Więc mamy jakieś pragnienie sprawiedliwości i wydaje się nam, że spełniamy warunek Jezusa. Trzeba powiedzieć, że takie pragnienie sprawiedliwości bywa ogromne. Ktoś co chwila boleje nad tym, jak ludzie niesprawiedliwie go traktują i może tym bardziej wydawać mu się, że ten warunek spełnia. Więc Bóg ze swej strony powinien dać to właśnie spełnienie obietnicy. A tu nic się nie dzieje, powiedzmy, wręcz przeciwnie. Może wydawać się nam, że jest coraz więcej niesprawiedliwości. A cóż, to doświadczenie sprawiedliwości to chyba dopiero po śmierci, tak? No jeszcze pomęczę się te kilkadziesiąt lat na tym świecie. Tak bardzo niesprawiedliwym. No szkoda, że nie dzisiaj i tutaj. Jezusie, obiecałeś, czy naprawdę dopiero kiedyś będzie sprawiedliwie? Co Bóg odpowiada?
Odpowiedź może być bardzo zaskakująca. List do Rzymian 3. Jak jest napisane? Nie ma sprawiedliwego nawet ani jednego. Nie ma rozumnego, nie ma kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, razem się zepsuli. Nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego. Człowiekowi wydaje się, że ma pragnienie sprawiedliwości, o którym mówi Jezus, ale okazuje się, kogo dotyczy ten problem? Kto nie ma pragnienia sprawiedliwości? Wszyscy, każdy człowiek. Ojej, to ja też. Źródło niesprawiedliwości jest bliżej niż myślałem. Jest we mnie. A więc to pragnienie sprawiedliwości, o którym myślałem, że mam, że spełniam warunek Jezusa, to mi się tylko wydawało, że to jest pragnieniem sprawiedliwości. Tak naprawdę nim nie jest. To jest zupełnie coś innego. Co to jest? Na jakie poczucie sprawiedliwości stać człowieka o własnych siłach, również mnie? Ewangelia Mateusza 23. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Na jaką sprawiedliwość stać człowieka o własnych siłach? Na sprawiedliwość powierzchowną, nieprawdziwą, a często nawet obłudną. Mamy tutaj do czynienia z ludźmi, którzy byli takimi wzorami świętości, przewodnikami narodu w duchowej dziedzinie. Ludzie podziwiali ich pobożność, ich walkę o sprawiedliwość i na pewno często mówili, że no, trzeba postępować tak jak ci ludzie. Kto jak kto, ale oni pragną sprawiedliwości. Jaka była prawda? Na co było ich stać? Tylko na sprawiedliwość powierzchowną. Tam nie było wewnętrznego, autentycznego pragnienia sprawiedliwości. W takim razie co było? Co jest w człowieku? Co mu się wydaje, że to jest pragnienie sprawiedliwości? Jak się tak bliżej przyjrzeć, jest to pragnienie, by było po mojemu. Gniew, oburzenie na innych ludzi, wynikające z pragnienia, żeby było po prostu po mojemu, by było tak, jak ja chcę. I to jest obraz każdego człowieka bez pomocy Chrystusa. Na zewnątrz wszystko może być pięknie, ładnie, dobry człowiek, zależy mu na dobrych rzeczach. Przecież o tym mówi pragnienie sprawiedliwości. Takim człowiekiem był choćby Paweł, apostoł przed nawróceniem, bo akurat jego życie jest mocno opisane w Biblii. Wydawało mu się, że walczy o sprawiedliwość, domagał się z całą gorliwością, wygarniał ludziom, co powinni zmienić, walczył o to, a o sobie myślał, że jest w porządku, że walczy o to, czego chce Bóg. Boże, dlaczego każesz mi patrzeć na takich niesprawiedliwych ludzi? Będę walczył, by byli tak jak ja. Myślał, że jest w porządku, ale tak naprawdę on też walczył o to, by było po jego myśli, według jego jakichś tam przekonań. A więc dlaczego człowiek ma takie poczucie niesprawiedliwości ze strony innych? Dlaczego tak bardzo go boli? Bo nie jest po jego. Wynika to z egoizmu. Musi być po mojemu, według moich wyobrażeń. I ten rodzaj pragnienia sprawiedliwości może prowadzić człowieka
do goryczy. Dlaczego inni są tacy źli? Dlaczego tak postępują? I może to przybierać takie rozmiary, że dusza popada w chorobę. Kiedyś w szkole filmowej w Łodzi ogłoszono jeden z konkursów na etiudę filmową i wygrał film jednego ze studentów, który po prostu znalazł bardzo prostą formułę. Jego film był najbardziej poruszający. Nakręcił swoją mamę i to, co mówiła. A to, co płynęło z jej ust, to było ciągłe narzekanie na innych ludzi. Potok wyrzutów. Jak są źli, jakimi złymi motywami się kierują. Potok negatywnych myśli na temat innych ludzi nie do powstrzymania. Film wygrał. Ale na czym polegał problem choćby tej kobiety? Czy mieszkała aż w tak złej dzielnicy? Czy trafiała akurat na tak złych ludzi? Czy trafił się jej akurat tak zły mąż i takie złe dzieci? Nie. Jej dusza była chora i potrzebowała uleczenia. Te słowa Jezusa: szczęśliwi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, bo oni będą uleczeni, nasyceni, są też dla niej. Ale najpierw potrzebowałaby dobrze zdiagnozować swój problem. A problem nazywa się gniew, niewłaściwy gniew, że musi być po mojemu. Skrajny egoizm, który może przybierać wręcz chorobliwe stany. Musi być po mojemu, bo jak nie jest po mojemu, to ogarnia mnie smutek, gniew, oburzenie. Może mi się wydawać, że to jest słuszny gniew, ale jest to egoizm w krystalicznej postaci. I w końcu dusza staje się chora, utrwalone urazy. I można mieć chorą duszę, gdy wszystko, co robią inni, mnie oburza. Jednak chora dusza może być uleczona. Potrzebna jest wymiana tego starego poczucia sprawiedliwości na coś zupełnie nowego. Skąd ma się brać w nas to poczucie, pragnienie sprawiedliwości? List do Rzymian 14. Bo Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Prawdziwe pragnienie sprawiedliwości pochodzi nie od nas, lecz pochodzi od Boga. Jest skutkiem odrodzenia, jakiego dokonuje Duch Święty. I potrzebujemy, każdy z nas, by Bóg zaszczepił w nas to prawdziwe, autentyczne pragnienie sprawiedliwości, inne niż to, którego nauczyliśmy się w świecie. A w czym przejawi się to nowe pragnienie sprawiedliwości? Zobaczmy, co zmieniło się w Pawle Apostole, gdy jego własne pragnienie sprawiedliwości zostało zastąpione tym od Ducha. Zobaczmy, co wtedy powiedział o sobie. Pierwszy list do Tymoteusza 1. Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy, lecz dostąpiłem miłosierdzia. Powiedział o sobie, że on sam jest największym z grzeszników. Już nie biadoli na innych ludzi, jacy są źli. Zrozumiał, że on nie jest od nich lepszy, a nawet czuł się jak najgorszy. Jak tu więc narzekać na innych ludzi? Chyba najpierw na siebie. Ale Bóg mi przebaczył. Zupełnie zmienione patrzenie na siebie, na innych ludzi. Nie czuję się lepszy od innych. To jest symptom, że moje pragnienie sprawiedliwości, które jest teraz we mnie, jest tym, o które chodzi.
Dusza została uleczona. I to nowe poczucie sprawiedliwości może być w pełni zaspokojone przez spektrum różnych wspaniałych rzeczy, które Bóg daje w tym celu. Najpierw co do mnie samego. Potrzebujemy więc odebrać od Boga Jego poczucie sprawiedliwości. Staje się to możliwe z chwilą, gdy Chrystus zamieszkuje w sercu człowieka. Oto pewien fragment z starotestamentowej księgi Ezechiela 36, obietnica Boga. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć was i sprawić, byście żyli już według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Nowe poczucie sprawiedliwości, pragnienie wypływające z głębi serca, pragnienie, by było tak, jak Bóg chce, nie ja. Tylko Bóg może coś takiego zrobić z człowiekiem. Mówiąc obrazowo, zabiera z nas serce z kamienia i wkłada serce żyjące. Właśnie w tej chwili się to dzieje, gdy człowiek nawraca się do Chrystusa i Chrystus w nim zamieszkuje i wtedy właśnie pojawia się w nas to, o czym mówi Jezus, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Wtedy jest właśnie spełniony ten warunek, głębokie pragnienie, by działo się tak, jak Bóg chce. Jest zaszczepione w moim sercu przez samego Boga. Jakie będą skutki? No teraz dopiero Jezus mówi, będą nasyceni. Oczywiście tym, co nas najbardziej syci, to jest osobista więź, przebywanie z Chrystusem, ale są też inne skutki, następne. Życie z pasją. Pojawia się nowa motywacja. W miejsce musi być po mojemu. Wchodzi dla Jezusa. Chcę, żeby On był szczęśliwy. Pojawia się życie pełne pasji dla Jezusa. I właśnie gdy Bóg zaszczepia w nas to nowe pragnienie sprawiedliwości. Zaczynamy zupełnie inaczej patrzeć na rzeczywistość. Inaczej patrzymy na niesprawiedliwość, która nas otacza. Popatrzmy, list do Rzymian 12. Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem, do mnie należy pomsta, ja wymierzę zapłatę, mówi Pan. Bóg gwarantuje ostateczną sprawiedliwość. Patrzysz na jakąś niesprawiedliwość, ale w tym samym momencie wiesz, że i tak to będzie wyrównane, zwycięży sprawiedliwość. Wszystko, co fałszywe, co zafałszowane, udawane, oparte na egoistycznych motywach, to wszystko zostanie ujawnione i odpłacone. Bóg zaprowadzi ostateczną sprawiedliwość. On sam jest gwarantem. I gdy my z naszej perspektywy patrzymy, przyjmujemy to przez wiarę i jesteśmy usatysfakcjonowani. Jak Bóg wyrównuje, żeby było sprawiedliwie? Drugi list do Tymoteusza 4. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Wydaje mi się, że coś idzie niesprawiedliwie, że jestem gdzieś tam pomijany, czy może na mnie spada więcej niż na innych i czy to jest sprawiedliwe. Bóg nie tylko odpłaci za niesprawiedliwość, ale też wynagrodzi za sprawiedliwość. Nic nie pozostanie bez nagrody.
Czy więc mamy walczyć o sprawiedliwość społeczną tu i teraz? No tak, jedni mniej, drudzy więcej, w zależności może od tego, jaką mamy pracę, albo tak społecznie, no trzeba powiedzieć, według indywidualnego prowadzenia każdego z nas przez Boga, a może uda nam się coś tam wskórać i polepszyć los jakichś ludzi, to też prawda, ale niezależnie od tego, co nam się uda, Bóg gdzieś tą ostateczną sprawiedliwość wykona. To cóż, koniec tematu. No, zostało nam jeszcze z połowa czasu. Nie, na tym nie koniec, bo coś jeszcze nie zostało powiedziane do tej pory. Już dużo powiedziane było o relacjach z otaczającym światem, jednak jest jeszcze jedna sfera doświadczania sprawiedliwości, jaką jest chrześcijańska wspólnota, taka jak nasza, środowisko wiary, jakie Bóg tutaj buduje. Jak tutaj możemy doświadczać sprawiedliwości? Jak to nowe pragnienie sprawiedliwości wniesione w nas za sprawą Ducha Świętego może być tutaj wśród nas realizowane? Trzeba zacząć od pewnych słów Piotra apostoła. Zobaczmy z pierwszego jego listu, 4 rozdział. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej, służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Każdy z nas bez wyjątku otrzymał jakiś dar, dary, szczególne umiejętności. Każdy z nas ma coś, w czym jest najlepszy na świecie. Działanie Boga jest unikalne. I Bóg uczynił Kościół, wspólnotę bogatą poprzez dary, w jakie każdego z nas wyposażył. I to jest ten niepowtarzalny ślad samego Boga w każdym z nas. Ale to nie jest tylko coś indywidualnego w każdym z nas. To jest coś, czego doświadczamy we współdziałaniu z innymi we wspólnocie. Kto projektuje to, jak będzie wyglądało współdziałanie między chrześcijanami we wspólnocie, wykorzystanie darów, szczególnych umiejętności? Czytamy w Bożym Słowie, że te dary rozdziela Duch Święty, tak jak chce. Dary rozdziela sam Duch Święty według Jego doskonałej mądrości, woli. To zaprojektował sam Bóg. Dlatego to obdarowanie, które jest w każdym w nas, też w połączeniu z innymi, jest doskonałe. Jeżeli wyobrazimy sobie jakieś najlepsze działania ludzi na świecie, jakieś najwspanialsze przedsięwzięcia, najgenialniejsze korporacje zbudowane przez najzdolniejszych HR-owców, albo choćby listę zaangażowanych w genialną produkcję filmową, jak to tam lecą napisy czasami 15 minut. I czasami jest to zaprojektowane doskonale. Jednak czy może to równać się z tym, co czyni Duch Święty, gdy On projektuje tak, jak chce? A takim jest właśnie to, jak Duch Święty zaprojektował dary, które są w nas, w jakie wyposażył naśladowców Chrystusa we wspólnocie. Nie ma takiego innego miejsca na ziemi, tak doskonale wyposażonego w dary, które tak doskonale do siebie pasują, jak w chrześcijańskiej wspólnocie, bo to zaprojektował sam Bóg. My potrzebujemy to odkrywać. Więc jak mówimy o pragnieniu sprawiedliwości,
Dotyczy to również tu i teraz, dotyczy naszego zaangażowania we wspólnocie, wykorzystania naszych darów. I tak jak w świecie możemy doświadczać różnej niesprawiedliwości, w tym jak jesteśmy traktowani w szkole czy w pracy, tutaj jest szczególne pragnienie, by było sprawiedliwie. Szczególnie tutaj jest to ważne, bo dotyczy naszego najwyższego obdarowania i jest to też coś, co naprawdę osobiście przeżywamy. A do tego jeszcze jeden aspekt, który jest absolutnie wyjątkowy w chrześcijańskiej wspólnocie, nie do powtórzenia gdzie indziej w takim wymiarze, to jest zupełnie inna motywacja, na której współdziałamy ze sobą. Odkrył to Salomon i chociaż już kilka razy o tym było, to trzeba to koniecznie wplatać, bo jest to jedno z największych odkryć Salomona, najmądrzejszego z ludzi, dzięki mądrości, jaką czerpał od Boga i dlatego dla nas niezwykle cenne. Księga Przysłów 18. Na bliźnich polegać, to siebie zgubić. Czasem przyjaciel przylgnie nad brata. Salomon odkrył niezwykłą rzecz, że przyjaźń jest najsilniejszą motywacją, jaka może łączyć ludzi, kiedy ze sobą współdziałają. Oczywiście podszyta Bożą miłością działa jeszcze lepiej, ale potrzebujemy uchwycić tą zasadę. Dlaczego właśnie przyjaźń jest najlepszą motywacją działania? Bo jako jedyna wynika, nie wynika z żadnych narzuconych zobowiązań. Wobec brata coś powinienem. Brata się nie wybiera i siostry. Jest to nam narzucone i wypada jakoś się do nich odnosić, niejako z obowiązku, ale przyjaciel, z założenia tu nie ma nic narzuconego. Tu nic absolutnie nie muszę. Wszystko, co robię z przyjaźni, robię dlatego, że chcę. I właśnie ta motywacja jest przywoływana przez Salomona jako najlepsza, gdy ludzie ze sobą współdziałają. Na tej motywacji może być oparte nasze współdziałanie. Jeszcze podszyte Bożą miłością. Dlatego w chrześcijańskiej wspólnocie możemy przeżywać coś, czego nie da się przeżyć w takim stopniu, w żadnej innej sytuacji. Takiego oddania wobec siebie nawzajem, takiego współdziałania. I my trochę tego w naszej wspólnocie doświadczamy, prawda? Nagle widać, na co nas stać. Co potrafimy razem zrobić niesłychanego i jaką to daje satysfakcję. A dzisiaj patrzymy na to, czy Bóg nas prowadzi do tych myśli, jak możemy to robić, by była maksymalna satysfakcja albo maksymalne poczucie sprawiedliwości. Że oto spotyka mnie to, że mogę tutaj używać tego najwyższego obdarowania, jakie otrzymałem od Boga, najwyższego rozdania darów przez selekcjonera Ducha Świętego. Więc prowadzi to nas do jednego głównego pytania, które jeszcze jest przed nami. Jaką ścieżką potrzebujemy iść, by było jak najbardziej sprawiedliwie? Jak potrzebujemy ze sobą współdziałać? Wszędzie tam, gdzie ludzie ze sobą współdziałają, pojawiają się napięcia. Jedni chcą tego, drudzy chcą może czegoś innego. Jak to wszystko uporządkować? Oto słowa Jezusa z Ewangelii Marka 12. Będziesz kochał Pana Boga swego całym swoim sercem,
całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Mamy kochać Boga z całego serca, myśli, siły. Każdy z nas maksimum. Ale dla każdego z nas to jest trochę inne maksimum. Ilustracją może być właśnie equalizer, wyświetlacz equalizera wyświetla najwyższe wartości w danym momencie, w danej częstotliwości. I tworzy się jakby taka fala najwyższych wartości. To jest ten obraz. Każdy z nas ma jakieś dary, każdy z nas jest w czymś najlepszy. Więc jaką drogą mamy iść jako wspólnota? Mamy iść po grani, po szczytach, po krawędzi wyznaczanej przez dary poszczególnych członków wspólnoty. I właśnie tego poczucia sprawiedliwości potrzebujemy. Prawdą jest, że na wiele sprawiedliwości musimy poczekać w tym świecie. Jednak w Kościele, we wspólnocie uczniów Chrystusa możemy tego doświadczać tu i teraz. Możemy doświadczać czegoś bez porównania więcej niż normalnie doświadcza się w świecie. O tym właśnie napisał Piotr apostoł, gdy napisał: "Służcie sobie tym darem, jaki każdy otrzymał." Możemy pójść po górnej krawędzi darów poszczególnych członków tej cząstki ciała Chrystusa i tak tworzy się to nasze, można powiedzieć, środowisko sprawiedliwości i zupełnie inny sposób traktowania siebie nawzajem. Żeby to jeszcze inaczej zilustrować, przed wielu laty zostaliśmy zaproszeni przez pewnych znajomych, których wtedy poznaliśmy niedawno, na kawę i tiramisu. Zostaliśmy zaproszeni do nowego domu, który dopiero co zbudowali i do niego się wprowadzili. Powiedziałem coś na temat salonu, w którym siedzieliśmy, jaki jest przytulny, na co gospodarz powiedział, że jego zdaniem jest za mały, ale nie szkodzi, bo zbuduje sobie nowy dom. I rzeczywiście za jakiś czas siedzieliśmy w zupełnie innym domu, w innym nowym salonie, znacznie większych rozmiarów. To jest ilustracja. Dla kogoś wymiana żarówki w lodówce jest nie lada kłopotem, a dla drugiego zbudowanie nowego domu nie jest kłopotem wcale. Tak bardzo różnie Bóg nas stworzył i wyposażył. I właśnie to potrzebujemy rozróżniać, podchodząc do różnych spraw we wspólnocie. Są takie wyzwania, są inne. Nie wszyscy muszą się martwić wszystkim. Nie wszyscy muszą się nad wszystkim głowić. Dla jednych coś wygląda na kłopot, dla innych to samo kłopotem nie jest. Jest sferą, w której jest obdarowany i zajmować się takimi kłopotami lubi. A dla kogoś innego to jest kłopotem, ale on sam ma inne dziedziny, w których z kolei on jest najlepszy. Gdyby każdy z nas miał okazję rozwijać swoją służbę na miarę tego, jak jest obdarowany. I to jest właśnie ta teza, ta myśl, że jako wspólnota powinniśmy iść po szczytach obdarowania poszczególnych jej członków. Plus jeszcze parę procent na wiarę. Nawet powyżej swoich możliwości, bo jest to środowisko wiary. Po to, żeby wiara była zaangażowana, a nie tylko to, co spokojnie potrafimy robić.
Ale ci, dla których coś jest kłopotem, ciężarem, niech się tym nie martwią, ale cieszą się swoją cząstką w tym i starają się być w tej swojej cząstce na 100% wierni. Ale też niech ci, dla których to jest ciężar, nie wyznaczają pułapu, na którym lecimy. Jeden negatywny przykład, do czego prowadzi odejście od tej zasady i pójście na pułapie tych, którzy się boją. Tym przykładem niech będzie wchodzenie Izraelitów oczywiście do ziemi obiecanej. Izraelici, cały naród stanęli przed ziemią obiecaną. To było wyzwanie. Niektórzy się bali. Skąd się wziął pomysł, żeby do ziemi obiecanej wysłać 12 wywiadowców? Zobaczmy, przeczytajmy z Księgi Powtórzonego Prawa 1. To są słowa Mojżesza. Patrz, Pan, Twój Bóg, wydał Tobie tę ziemię. Wejdź, weź ją w posiadanie, jak Ci obiecał Pan, Bóg Twoich ojców. Nie lękaj się, nie trać ducha. Wtedy przystąpiliście do mnie wszyscy i rzekliście, wyślijmy mężów przed sobą dla zbadania kraju i poznania drogi, którą mamy iść oraz miast, do których mamy wkroczyć. Rzecz wydała mi się dobra i wziąłem spośród was 12 mężów, po jednym z każdego pokolenia. Izraelici prosili Mojżesza, by wysłał wywiadowców. Zrobiła się z tego komisja, która co zrobiła? Przegłosowała, że to jest niemożliwe. Bóg nie potrzebował wysyłać wywiadowców, ale oni sami chcieli, jak się okazuje, by uwalić projekt. Mojżesz, Jozue, Kaleb to byli ludzie, którzy byli przekonani, że Bóg wprowadza ich do ziemi obiecanej i trzeba tam iść. Oni się tego nie bali, jednak przeważyło zdanie tych, którzy się bali i wymogli to, by pójść po linii proponowanej przez tych, mówiąc delikatnie, nieobdarowanych w tej dziedzinie. No może nie byli akurat wojskowymi. Poskutkowało to tym, że skazali się na 40 lat błąkania się po pustyni, aż na tej pustyni pomarli i dopiero następne pokolenie weszło. Bóg zaszczepił w każdym z nas nowe pragnienie sprawiedliwości, ale jest to sprawiedliwość nieosiągana, nieosiągalna jednak bez tej zasady, zasady wiary, że powinniśmy iść po szczytach proponowanych przez tych, którzy są najbardziej obdarowani i taką drogę proponują. I to może być, bywa słabością jakiejś chrześcijańskiej wspólnoty, że pułap jest zaniżany przez obawy niektórych, podczas gdy inni tych obaw nie mają, chociaż od nich najwięcej zależy. Warto dawać się z tej słabości leczyć, warto rozumieć, co się dzieje i o co toczy się walka. Bóg dał nam wielką wizję. Będziesz kochał Boga z całego serca, myśli, siły. Ale dla każdego z nas jest to trochę inna siła. Innym ciekawym zdarzeniem w Biblii jest to, gdy pewna kobieta wylała na Jezusa drogocenny olejek, bo uważała, że jest to słuszne uhonorowanie Jego osoby. Znalazł się ktoś taki jak Judasz, który dudrał, że to jest niewłaściwe, że trzeba było z tymi pieniędzmi zrobić coś innego.
Ale Jezus nie chciał, by taki wzór myślenia został zaszczepiony w jego uczniach i powiedział, dlatego powiedział, że o czynie tej kobiety będzie się opowiadać do końca świata. Według Jezusa to ona miała wytyczać pułap w tej dziedzinie, po którym pójdą jego naśladowcy. I tak rzeczywiście w pierwszym kościele się stało. Właśnie coś takiego przeżywamy w naszej wspólnocie prawie od początku jej istnienia. Dylemat, jaką drogą pójść. Odpowiedź, jaką czerpiemy z Bożej mądrości. Powinniśmy iść w danej dziedzinie po szczytach obdarowania konkretnych osób w tej dziedzinie i w żaden sposób tego nie ograniczać. To jest zasada, którą stosujemy od lat. Przeżywamy to mocno w różnych sferach, również w dziedzinie tworzenia naszego ośrodka. Gdy zagadnąłem ostatnio kogoś z was, kto jest tutaj dzisiaj też z nami, co myślisz o wielkości tego, o czym marzymy? Odpowiedział bez zastanowienia i z szerokim uśmiechem. A jest to ktoś, kto właśnie mógłby wiele wykonać właśnie w tej dziedzinie i on się takich rzeczy nie boi i powiedział, to co, zbudujemy mniejsze i będziemy żałować, że mogliśmy większe. Bez sensu. W taki sposób powstaje pułap wszystkiego, co robimy. To jest nasza ścieżka wiary. I nie ja zawsze jestem na samej górze, tak? Ja na przykład myślałem, że takie kolumny, które mieliśmy kiedyś na takich statywach, gdzieś one tam są, no to tak ze 2,5 roku planowałem 3 i zaczniemy i wtedy pomyślimy o lepszym nagłośnieniu. 3 miesiące później ktoś inny we wspólnocie powiedział, no tak, ale jest okazja, i po 3 miesiącach mieliśmy to, tak? Poszliśmy po szczycie obdarowania. Ktoś się tego nie bał i to proponował. To jest ta nasza ścieżka wiary i Bóg się do tej ścieżki przyznaje. Każdy z nas, ty też kimkolwiek jesteś, masz dar, masz coś, w czym jesteś najlepszy, najlepsza i twój dar też będzie jednym z tych pików na ekwilazerze, który będzie wyznaczał pułap. W ten sposób myślę, że zajdziemy najwyżej i najdalej dla chwały Boga i każdy z nas będzie miał maksimum możliwości wykorzystania swoich darów, też maksimum poczucia sprawiedliwości, poczucia satysfakcji w tej dziedzinie. Nie każdy ma obdarowanie w każdej rzeczy, ale każdy z nas może rozumieć, dlaczego jakąś drogą idziemy, na przykład tak wysoko. A więc dzisiaj nauczyliśmy się pewnej Bożej mądrości, pewnej zasady. Pułap mojego działania wyznaczają dary, ale niekoniecznie moje, nie tylko moje, także innych we wspólnocie. I razem osiągamy to maksimum dla chwały Boga. Jest to spójne z tym pragnieniem sprawiedliwości, które Bóg nam dał. Tutaj na ziemi będzie wiele niedosytu, jeśli chodzi o sprawiedliwość. W wieczności doświadczymy na 100%, ale już tutaj i teraz w naszej wspólnocie możemy doznawać wielkiej satysfakcji, tego niezwykłego współdziałania ze sobą. Jak wspaniale Bóg każdego wyposażył. I właśnie jak za każdym razem, jak pójdziecie do jakiegoś sklepu z sprzętem nagłośnieniowym i zobaczycie te mrugające światełka, właśnie te piki,
equalizera, które wyznaczają szczyt, maksimum, no to możemy pomyśleć, że właśnie taką wspólnotą możemy być, tak doświadczać działania Boga na Jego chwałę i życzę każdemu z nas bez wyjątku, byśmy takiej sprawiedliwości właśnie doświadczyli.